Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blandi, a my rozpoczynamy nową serię Life Goes On. Teraz króciutki jeszcze opis. Life Goes On to udane połączenie gry logicznej i platformówki. Za produkcję odpowiada niewielki zespół deweloperski pod nazwą Infinite Monkeys. Jest to debiutancka produkcja tego niezależnego studia. No i oczywiście tutaj mamy do dyspozycji gracza, są oddani rycerze, którymi sterujemy i musimy dotrzeć do skarbca czekającego na końcu każdego dostępnego w grze poziomu. O to głównie chodzi w tej grze, czyli ona nie ma jakoś takiej głębszej fabuły, po prostu to jest gra logiczno-platformowa i po prostu się w niej zabawiamy. Mamy tutaj coś takiego jeszcze jak osiągnięcia. O, widzimy. Ekstra, super ekstra, jakby ktoś chciał zabywać. Opcje już mamy ustawione. Wydaje mi się, że nie będziemy dłużej zwlekać, tylko po prostu w świecie rozpoczniemy. Poczekaj, bo tutaj The Mines to jest, rozumiem, jakiś pierwszy epizod, tak zgaduję. I to jest 24, bo to nie są chyba wszystkie poziomy, co nie? Bo i tak, widzicie, tu jest niedostępna strzałka. No dobra. Jak będę przechodzić poziom? Tego jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Czy będę przechodzić poziomami, czy może jakoś inaczej. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie mi zajmować przejście konkretnego poziomu. Jeśli poziom, który przechodzę, przejście tego poziomu będzie zajmować naprawdę dużo czasu, no to wtedy będę kręcić poziomami. Jeśli przejście danego poziomu zajmie mi 4 minuty, no to nie tym razem. Tak myślę, że do 20 minut w takim przypadku, czyli będę wtedy przechodzić po prostu kilka poziomów naraz. No dobra, mamy tutaj coś takiego pierwszego. No to co, lecimy chyba. Aha, dobra, widzę już teraz. Ogólnie rzecz biorąc, tu jest coś takiego, że jeśli zginiemy, to nasze ciała zostają, widzimy? Zobaczcie sami, zginiemy i potem nasze ciała tu się walają i można po nich sobie skakać na przykład. Dobra. O, i to jest chyba coś w rodzaju checkpoint, tak mi się wydaje, no dobra. Chyba niestety nam nie wyszło. Jeszcze nam nie wyszło, teraz? A, teraz się udało. No i proszę, zdobyliśmy. Wow, to już koniec poziomu? No to faktycznie, to są króciutkie poziomy. No to z całą pewnością nie będziemy się bawić ten. Widzicie? I to jest coś takiego, że jest jakby ograniczony czas i ograniczony ten. Jest ok, ale nie pobiliśmy. A spróbujmy tak z ciekawości pobić to. O, w sumie. Ach, nie wyszło. Jeszcze raz, uwaga. Teraz na pewno zrobiliśmy na pewno dobrze. Tylko 4 ciała mamy. Zobaczmy, Victorii, tylko 4. O, widzicie? Jak elegancko. Tak jak powinno być. Idealnie, po prostu idealnie trafiliśmy w punkt. 4 patrzcie, jak szybko od czasie to załatwiliśmy. No dobra, to mi się już podoba. Fajna gra, już mi się podoba. Mamy tutaj czas, mamy to. Jak będę to przechodzić? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, kolejny poziom. Już mi się podoba gra. Jest taka fajna, przyjemna, logiczna. Można sobie w nią pograć. Przejście się otwiera, szybciutko! A, dobra, nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Poczekaj, jakoś da się tu umierać? Poczekaj, ja na chwilę jeszcze wejdę sobie w opcję. Chodzi mi o sterowanie. Jest tu coś takiego jak sterowanie? Nie ma chyba sterowania. A nie, coś może jest. Tu jest, jakbym miał, używał pada. A teraz ja używam, jako że ja używam klawiatury. I to jest pauza. I co, to tyle? Nie ma już nic więcej? Dobra, czyli widać, że... A, łapię, dobra. Wiecie, co trzeba zrobić? Patrzcie, trzeba wskoczyć na górę i trzeba zginąć w odpowiednim miejscu. Kurczę, nie wyszło. Jeszcze raz. O, coś takiego, widzicie? I teraz jeden rycerz przyciska to i drugi może spokojnie sobie przebiec na drugą stronę. Na tym właśnie polegała ta pierwsza zagadka. Tak, zdobyliśmy odpowiednią ilość rycerzy, ale czasowo na pewno się nie wyrobiliśmy. No, jesteśmy trochę ponad czasem, a spróbujmy czas teraz dobić. Wiem, że może to jest średnio interesujące, ale w sumie co wam szkodzi? Chyba aż tak bardzo wam to nie przeszkadza. O, jest, dobrze. I teraz szybciutko przebiegamy, żeby zdobyć dobry czas. No i się udało. Ogólnie jak się wszystko wie, co trzeba zrobić, no... Przechodzenie misji idzie naprawdę szybciutko.
Sami zobaczcie, o, jak dobry czas. Patrzcie, na jak dostaliśmy nawet lepszą głowę. Że po mniej, co nie? Bo tutaj równo. Czas też tak, jakbyśmy chyba jeszcze szybciej mieli, to też byśmy dostali takie fioletowe. No ale my nie gramy tu w sumie na punkty, tylko tak dla przyjemności. Dobra. Kolejny poziom, o. Na początku chyba będzie trzeba się zabić, co najmniej kilka razy. Dobra. Tu jest jakiś przycisk. O, to chyba nie będzie takie proste. Zastanawiam się właśnie w tej chwili, co tu takie... O, dobra, zabijmy się. A, mam teraz, widzicie? I teraz sobie elegancko dobiegamy. I to jest ten, i to jest koniec poziomu. Ale w sumie zastanawia mnie. No, pod tym względem nawet czasowo się nie zmieściliśmy. Ale wiecie, co mnie zastanawiało? Czy da się tutaj jeszcze coś zrobić? Nie chodzi, tam na górze jest jakieś potwory. Ja się zastanawiam, czy da się do tego potworka dostać? Może to też jest jakiś bonus na przykład. Co myślicie o tym? Jakieś takie urozmaicenie. Poczekaj, chodźmy do tego potworka. Co jest grane? Da się tu bić? Chyba nie za bardzo. Czy on mnie zaś właśnie zjadł? To tak miało wyglądać? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi z tym potworkiem. Dobra, mniejsza o to. Zróbmy to, co mieliśmy zrobić wcześniej. Czyli hopa, hopa i zobaczmy kielich. Może jakiś dodatkowy bonus za potworka dostaniemy, nie wiem. O, dostaliśmy jeszcze, widzicie? Mamy jeszcze potworka, czyli potworki to są takie dodatkowe jeszcze bonus, można by powiedzieć. Czy pobijamy czas? Dobra, chodź, pobijemy czas. Na razie tak się na razie bawimy na początku, to jak trochę czas pobijemy, to nic się chyba nie stanie. Tu co najmniej dwóch rycerzy potrzeba, co nie? I hopa. I teraz już elegancko zaliczamy poziom. Wiadomo, bez potworka, ale to chyba w tym przypadku nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. No i mamy wszystko, zobaczcie. No i lecimy dalej, co nie? O kurczę, tym razem jakby trochę poziom taki troszkę dłuższy. Ale też myślę, że spokojnie damy radę. O, patrzcie, już jest taki element spinaczkowy troszeczkę. O i co teraz? Da się to jakoś odbijać? Chyba trzeba, wiecie co chyba trzeba zrobić? Po prostu chyba trzeba się zabijać. Ja cię nie mogę. Super gra, naprawdę. Nie, naprawdę, świetna gra. Po prostu, tak, po prostu tak, tak zabawnie, tak się zabawnie w nią gra. No nie mogę po prostu. Naprawdę, super. O, i patrzcie, teraz nasz rycerz się trzyma swojego ciała. No i teraz się udało. Niestety trochę chyba za dużo wbiliśmy. Za dużo, ale zmieściliśmy się przynajmniej w czasie. Dobra, nam chyba nie zależy na tym, żeby tak dobrze zdobywać te punkty, co nie? A dobra, pobijmy to jeszcze. Co tam? Trochę mniej zrobimy. O, albo wiecie co zrobimy? Pobijmy tego. Weźmy stworka pana. O, i zjadł nas. Dobra, teraz jeszcze pójdźmy, jeszcze właśnie przejdźmy poziom, że tak powiem. O, teraz nasz rycerz się elegancko trzyma. I hopa. No to tak, na pewno rycerzy nie zdobyliśmy. Jeśli chodzi o ilość rycerzy, zobaczcie, nadal mamy 7. Co nie, ale zdobyliśmy pana stworka. To co, zdobywamy jeszcze rycerzy? No dobra, zdobądźmy. Teraz szybko rycerzy jeszcze zdobędziemy. Wiem, po co przychodzić, tak się bawię troszeczkę, ale... W sumie, komu to przeszkadza? O, źle zrobiłem, po co dwóch wbijałem? Dobra, nieważne, i tak będę miał elegancki wynik właściwie. Hopa, yes! O, patrzcie, tylko 4. Ale mamy taką zwykłego, co nie? Takiego zwykłego, czyli to taki wynik, okej, okay. Jak ma się taki fioletowy, to wtedy wynik jest wow, ponad wszystko. Dobra, co my tu mamy?
Kolejny jakiś trudny poziom, czyżby? Palnik można jakoś włączyć. Trzeba tak, na pewno się załatwić nad tym przyciskiem, tak sobie myślę. O, wtedy ten promień jest wyłączony. No i teraz, w sumie ja bym doskoczył sobie do tego pana stworka. Wiecie co, chyba będziemy zdobywać tylko pana stworka, tak sobie myślę. Tak optymalnie mi się wydaje, że to byłoby dobry pomysł. Zastanawiam się, jak zrobić, żeby tam faktycznie doskoczyć. Uwaga! No właśnie, to jest takie problematyczne troszeczkę, powiem wam, wiecie? O, udało się! No, na stworek pan zjadł. I teraz elegancko można już przejść w rundę. O kurczę, chyba nie do końca jednak. Zobaczcie, tu jest trochę za wysoko. Czyżbyś może... auć. Może, musimy po prostu zrobić taki myk, że musimy być trochę wyżej. Po prostu widzicie, teraz jest tu ciało i ciało troszkę mnie podwyższa. O, i się udało. Czyli tak trzeba było to zrobić, krótko mówiąc. Zobaczmy, jakie mamy statystyki. O, trzy tylko osoby mogły zginąć? No, u mnie zginęło troszeczkę stanowczo za dużo. Ale to dlatego, że tak śmiesznie trochę szło mi. Nie, no aż po prostu, nie wiem. Aż nie mogę na to patrzeć po prostu, jeszcze raz. Teraz tak elegancko robimy to, dobra? A! Dobra, jest. Teraz kolejnym lecimy. Kolejny musi tu zginąć. A, jak elegancko, żeśmy to załatwili, jak szybciutko. Zobaczmy na sesję. A, patrzcie, dwa tylko zginęły. A, dobry czas. To się nazywa eleganckie przejście. Dobra, kolejny, jakże trudny poziom. No dobra, lecimy. Na razie wydaje się dosyć spoko. Dobra, musimy tu niestety zginąć. Teraz kolejnym. Ach, no niestety kolejnym też nie wyszło. Dobra, teraz tu do góry. Tu mamy coś takiego jak checkpoint, tak? O, mamy checkpoint. To teraz musimy, krótko mówiąc, to wyłączyć ponownie. Czyli znowu... no nie wyszło. Ach, wyłączamy to. No dobra, intencje miałem dobre. I teraz... nie mogę po prostu. Aaaa, jest! Zdobyty puchar! Udało się! Chyba trochę przesadziłem. No, stanowczo trochę przesadziłem. Ale przynajmniej czas mam dobry. A spróbujmy to pobić. No, jakoś tak już jak pobijam wszystko, to nie wiem, tak jakoś... nie mogę przez... wiadomo, że to tylko taka rzecz względna, bo ja tego nie muszę wcale robić. Ale jak już tak się bawię, to... w sumie, czemu nie? Hopa! Hop! Ach, nie wyszło! Dobra, ten musi zginąć. I teraz znowu jeden i tak musi popełnić samobójstwo. Drugi wskakuje na niego. I teraz się elegancko, czyli nie wiem, czy nie za dużo i tak załatwiłem tych rycerzy, szczerze mówiąc. Zobacz, nie, idealnie. Idealnie tak jak chcieliśmy. Nie było chyba pana bonusowego, więc lecimy dalej. No teraz powiem wam, że z każdym razem są teraz te poziomy coraz trudniejsze, co nie? No sami zobaczcie. Nie ma żartów. A źle to chyba trochę zrobiliśmy, bo powinniśmy na początku się wbić właśnie. Nie, nie! Dobrze było. Kurczę, źle. Nie, nie w tą stronę! A dobra, to musi chyba tak jechać i to dopiero zawraca z powrotem. To jest tu, zostaw to. A zdobędziemy sobie pana bonusa, co nie? Nie będę już tak, jeśli chodzi o czas, to już nie będę tak świrował, ale pana bonusa sobie weźmiemy. Więc mamy pana bonusa i teraz tak. Co z tym? Ewidentnie to nie będzie takie łatwe, właśnie się zastanawiam. No właśnie, i co teraz wykombinować? Poczekaj, zastanówmy się. No nie, no raczej nic z tym związane. Przecież to jest bez sensu. Tu możemy się zabić w końcu, co nie? Tylko moje ciało musiałoby spaść. Zastanawiam się właśnie.
Zastanówmy się. Jak to zrobić, żeby zabić się na tym przycisku? Jak myślicie? No właśnie, że bohater się wbija i to jest też problem. Weź to, przetransportujmy to tutaj. O, a poczekaj, i teraz to zadziałałoby? Jeszcze raz spróbujmy. Musi, już wiem, ciało musi tak się, tak musi się ułożyć ciało, żeby się nie wbiło. Ale będzie ma, ale masakra. O, i patrzcie, teraz ciało se leży. I teraz zrobimy tak, że se pojedziemy. O, elegancko, stój. I teraz se dopiero to przesuniemy. Uwaga! O, i teraz elegancko zostało przesunięte właśnie w ten sposób. I teraz musimy do tego przeskoczyć! Jest, udało się! Uff! Sukces! Patrzcie na nasz wynik. No, troszkę żeśmy przesadzili. No tak powiem, faktycznie troszkę żeśmy za dużo tutaj użyli wszystkich tych elementów. Spróbujmy pobić to. Spróbujemy, teraz wiemy o co chodzi, więc tak. Robimy coś takiego, że... Na początku i tak trzeba się wbić. O, jedno ciało chyba już leży, co nie? Dobrze mi się wydaje? Nie wiem, spróbujmy. Może jedno ciało się nie wbiło, może się uda. Właśnie nie jestem pewien. Uwaga. O, udało się. I teraz? Teraz tylko przeskoczyć wystarczy. Kopo! Patrzcie, jak szybko level przeszedłem. Jak już wiadomo o co chodzi, to szybciutko. O, znowu taki elegancki wynik, trzeba przyznać. Lecimy dalej. Och, znowu będzie pewnie myślenia sporo. Dobra, zaraz coś wymyślimy. O co tu może chodzić? Już wiem. Trzeba się zabić na pewno. Ciało spadnie na to, to się podniesie. Trzaskamy safe i co teraz? Aha, tego się też zabijamy? Teraz tylko czekamy jak to... Nie, nie wiem na co czekamy. A, ciało się spaliło. Łapie. A, dobra, łapie. To się zabijamy. Tu musimy wyłączyć ten grzejnik, o, żeby ciało się nie spaliło i teraz lecimy, żeby dokonać już misję. O, kurczę, tego pana dodatkowego nie zdobyłem, więc za chwilę może to poprawimy. Zobaczmy jak statystyki. No, jak czasowo się nie wyrobiłem. No to jeszcze raz. Teraz zdobędziemy pana dodatkowego. Pan dodatkowy jest tam wysoko. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak myślicie, jak mam zdobyć pana dodatkowego? Nie macie jakiś pomysł, jak go zdobyć? Chyba się nie za bardzo tutaj da. A może? O, mam pomysł. Trzeba zrobić super skok po prostu. To jest chyba jedyne sensowne wyjście. Kopa! Dobra. No i pana zjadł. Ta sprawa została rozwiązana. Teraz jeszcze szybko możemy... tu się zabić. Tutaj... A! Nie to! Przepraszam. Tu się zabić. O, tu nacisnąć przycisk, to sobie poleci. O, i teraz szybko jeszcze ten, musimy to ukończyć. Czas nadal będziemy mieli beznadziejny, ale... Tam... Nonsens tam czas to... Dobra, czas nie jest ważny, czas nie jest ważny. Nie będziemy wszystkiego tak robić super ekstra. Tak sobie myślę, chociaż kusi mnie. Dobra, nie no, strasznie mnie denerwuje. Kusi mnie, żeby to elegancko zrobić, czyli tak. Tu się zabijamy, tu biegniemy. To się naciska, teraz tu biegniemy, tu się zabijamy. Tutaj naciskamy przycisk, to sobie przechodzi, teraz szybko biegniemy, 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 biegniemy i kończymy w elegancko, super, ekstra, ultra, super, ultra czasie. Zobaczmy. No i mamy czas właśnie elegancki, o tym, o czym właśnie mówiłem. Lecimy dalej. Kolejne wyzwanie. Co tu musimy zrobić? To się podnosi, o i to przestaje, aha, łapie. To na chwilę tylko przestaje. I w tym czasie, o, ła, ej, jak ja to zrobiłem? Ej, ja jestem w pułapce. No nie, ale mnie oszukano. Dobra, czyli tak, bo to jest trochę trudniejsze już, w ogóle tu się zapiszę, może tak będzie łatwiej. To się podnosi. Tylko w pewnym momencie, widzicie? I w pewnym, tak, czyli muszę ten, ciało się zabija, a to musi podniesiony zostać! Jest, udało się. I teraz to się podniosło, to się... W teorii to miało zadziałać. Jeszcze raz. Muszę to podnieść i muszę zdążyć szybko przebiec. Czy się uda? Szybko! O! Kurde, no ale to nic... A, dobra, już wiem, co muszę zrobić. Po prostu muszę wziąć ten checkpoint. Co nie? I teraz sobie szybko to podnieść. Tak troszeczkę. Skoczyć tu, popełnić samobójstwo, przebiec...
Aha, kurde, źle zrobiłem, bo nie nacisnąłem spacji szybko. Jeszcze raz. To troszeczkę chociaż podnieść, szybko tu wskoczyć, zabić się i szybko. Znowu za mało to podniosłem, widocznie trzeba było to troszkę szybciej zrobić, czyli jeszcze raz. Ponieść to wystarczająco wysoko. No, tyle powinno wystarczyć, teraz się zabić, teraz ten i przejść na drugą stronę, przeskoczyć, przepaść i nasze jest zwycięstwo, uff. Troszkę żeśmy lamili. No widzę właśnie, czas okropnie bardzo długi. Bez żadnych bonusów? O nie, my się tak nie bawimy. A ciekawe, nie ma tu pana znajdźka? Chyba nie ma. Nie, jest! Poczekaj, w takim razie teraz zdobędziemy pan znajdźka. Tylko jak go zdobyć? To jest ciekawe, co nie? Też was to ciekawi, jak go pana tu zdobyć? Zobaczmy i tak checkpoint na razie. Co nie, niech naciśnie. O, nie zdążyłem, kurczę. Szybko! Dlaczego za pierwszym razem to się udało, a teraz się nie udaje? Kurczę. Ła, zdążyłem, dobra. A, już wiem! Mam! Ahaha, było tak blisko! A, było tak blisko, nie udało się. Dobra, wystarczy. Wystarczy, level select. Nie musimy zdobyć maksymalny. Na próbie jak już... Ale denerwuje mnie, dobra, nie, musimy jednak. Bo mnie to denerwuje po prostu. Po prostu nie mogę tego znieść. Czyli to musimy i tak teraz podnieść, żeby to po prostu teraz się zabić i teraz dopodnieść to znowu. To naciśnie i teraz taka sytuacja, że to leci do góry. A, było, złapałeś się tego! Dlaczego znowu mi uciekło? A, jeszcze raz, restart level. No, lecimy, jeszcze raz chcę to zrobić. Czyli tak, tu idziemy, zrobimy tu save, teraz tak, to podnosimy odrobinkę, żeby to po prostu ten, i teraz hoppa, teraz to ten, i jeszcze raz to podnosimy, szybko! Nie zdążyłem. O, teraz się zdąży. Dobra, to się podnosi, teraz tak. A, szybko! No byłeś, miałeś to! Nie wiem, co za... Jeszcze raz. Ja nie mogę, po prostu... Muszę zdobyć ten bonus, bo nie będę mógł żyć tym... Aha, dobra, mój błąd. Cholera jasna, pomyliłem się. No, zdarza się każdemu. Czyli tak, tu safe jest. I teraz tak, podnieś to odrobinkę. Właśnie na tą wysokość. Teraz szybko skocz. Teraz szybko ten i do... O, właśnie, teraz się uda. I teraz czekamy na dobry moment. Hopa! Jest! Udało się! Trzeba to po prostu bardziej spokojnie robić, nie? Taka sytuacja, dobra. Aha, muszę save'a i tak wziąć, więc... Więc niestety muszę trochę pobiegać sobie. Teraz to podniesiemy na odpowiednią wysokość i popełnimy samobójstwo. A teraz szybko... O! Zdążyłem w ostatniej chwili! Uff! Zobaczymy, jakie statystyki mamy. Czy faktycznie takie marne? Ohohoho, przynajmniej czas mamy dobry, ale rycerzy i tak mamy beznadziejnych. Rycerzy, pobijamy rekord? Nie, już sobie... Może jednak pobijamy, nie ma łatwo, trzeba pobić. Teraz rycerzy tylko. Boże, po prostu ja z tą grą będę miał zabawy. Po prostu to trzeba zrobić tak sprawnie, to znaczy to wysoko i teraz tak. Hopa i teraz ten do podnieś właśnie. Naciskany jest przycisk, teraz szybciutko... aha, dobra, szybciutko save kolejny bierzemy. Wracamy się, tylko na razie chyba raz skinął mój rycerz czy coś, nie wiem. Kurde, co ja robię? Ach, dobrze było. Po co to zrobiłeś? Czyli krótko mówiąc tak, teraz trzeba znowu to podnieść. Na odpowiednią wysokość, właśnie. Szybko popełnić samobójstwo, zrespić się, przebiec tu, przeskoczyć przepaść i jest, udało się. Chyba tylko dwóch moich rycerzy zginęło, dobrze myślę? Tak jest, nawet lepszy czas mamy. No dobra, gram już około 21 minut, dlatego w tym akcencie ogólnie rzecz biorąc zakończymy. Leveli jest dosyć dużo, jest chyba 60 ileś leveli, ja na razie przeszedłem 16-17 poziomów, więc myślę, że kilka partów wyjdzie z tej gry. Oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!